Witam serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu we wtorek. Czas na podsumowanie dzisiejszego dnia. Tradycyjnie rozpocznę je od przekroju informacji, których jak zawsze nie brakuje i są bardzo ciekawe. W drugiej części zobaczymy, co ciekawego w tym momencie, gdzieś na topowych rynkach zagranicznych oraz co wydarzyło się na GPW. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, zapraszam do pozostania, obejrzenia materiału od deski o deski, tak aby żadna ważna informacja nie umknęła Twojej uwadze. Przypominam również, że dzisiaj w nagraniach dodatkowych wleciało ważne, istotne nagranie w przeglądzie sektorowym i tam w szczególności zapraszam, jeżeli interesujesz się rynkami, bo w tym tygodniu przed nami topowe, najważniejsze indeksy i oczywiście spółki, które je współtworzą. Już nie przedłużając, przechodzę do konkretów, do pierwszych ważnych informacji. A wiemy, że wielkimi krokami zbliża się decyzja Rady Polityki Pieniężnej odnośnie stóp procentowych. Czy ulegną one zmianie? A jeżeli tak, to jak mocno, to już niedługo się o tym przekonamy. Czy tym razem zaskoczy nas RPP? Możemy spodziewać się wszystkiego. Po tym jak we wrześniu Rada Polityki Pieniężnej zaszokowała rynek drastyczną obniżką stóp procentowych, przypominam, 75 punktów bazowych. A rynek spodziewał się zaledwie 25 punktów. Prognozowanie kolejnych posunięć monetarnych decydentów stało się sportem ekstremalnym. Dokładnie tak jest, ale mamy już pierwsze prognozy. Rynek oczekuje kolejnego cięcia stuprocentowych o 25 do 50 punktów bazowych, wskazał w opublikowanej we wtorek analizie Bartosz Turek. Dodał, że jeśli RPP obniży oprocentowanie kredytów o 50 punktów bazowych, to w przypadku kredytów w wysokości 300 tysięcy zł zaciągniętego na 25 lat. Rata będzie mniejsza, o około 100 zł miesięcznie. Przypominam, że mamy cały czas trwającą ankietę na karcie społeczność, gdzie cały czas możesz oddawać swój głos, a głosów do chwili obecnej oddanych zostało już ponad 1100. Tak więc dziękuję za aktywność i zapraszam, kiedy jeszcze nie miałeś okazji oddawać głosu w naszych ankietach. Tutaj widzimy, że jeżeli chodzi o aktualne wyniki, to topy procentowe bez zmian spodziewa się aż 38% głosujących. Obniżki o 25 punktów 29. Obniżki o 50 18. Sam się spodziewam o 50, zobaczymy jak będzie. Obniżki o 75 5%, obniżki o 100 punktów 10% głosujących. Tak więc zapraszam do aktywności. Pamiętajmy, że te mocne obniżki, które odbyły się w ubiegłym miesiącu spowodowały potężne turbulencje na kursie złotego, dlatego jeżeli będzie jakieś mocne zaskoczenie, no to na pewno złotego trzeba będzie dosyć mocno przypilnować. mask stworzył mema o kim? O Załęckim. Właściciel X wyśmiał prośby o pomoc. Znane z kontrowersji, Musk nie przestaje zaskakiwać. Amerykanin ostatnio ponownie zaszokował, tym razem publikując MEMA o Włody Myrze. Miało to związek z niedawnym przyjęciem w Stanach Zjednoczonych ustawy o tymczasowym finansowaniu, w którym nie ujęto kolejnych miliardów dla Ukrainy. Na tę wiadomość w dość specyficzny sposób zareagował mask. Właściciel X opublikował prześmiewczego mema, kiedy minęło 5 minut, a ty mi poprosiłeś o miliard dolarów pomocy. Takim podpisem został opatrzony dość znany szablon mema. Oryginalną twarz młodego chłopaka zastąpił wizerunek Włodymyra. Tak więc za chwilkę zobaczymy i zerkniemy sobie na zasięgi, i tak to wyszło, jeżeli chodzi o finalny efekt tego, co wrzucił mask na swoim. Twitterze. Jakie są zasięgi? Sprawdźmy. Do chwili obecnej ponad 810 tysięcy serduszek, ponad 87 tysięcy podań dalej. Tak więc jak widzimy, Musk ma spore zasięgi, ale czy robi sobie z tego coś, jeżeli media na niego naskakują? No to jest jego odpowiedź. Kolejny mem, jak on do tego wszystkiego podchodzi. A przypominam, że Musk stoi po stronie Trumpa. Tak więc on tutaj gra właśnie w tą grę. Jeżeli chodzi o kolejne ważne informacje. To mamy bunt wśród Republikanów. Jest wniosek o odwołanie trzeciej osoby w państwie, a jest to bardzo ważna informacja. Skrajnie konserwatywny Republikanin z Florydy, Matt Gates, zgłosił w poniedziałek wniosek o przeprowadzenie głosowania nad usunięciem z funkcji speakera, czyli przewodniczącego Izby Reprezentantów również republikanina Kevina McCartney'ego. Ten rzadko spotykany wniosek wobec członka własnej partii nastąpił wkrótce po uchwaleniu prowizorium budżetowego, oddalającego widmo zawieszenia finansowania rządu i agent federalnych. Gates, który politycznie jest bliski Donaldowi Trumpowi, oskarżył spikera o zawarcie podczas negocjacji budżetowych tajnego porozumienia z prezydentem Joe Bidenem w kwestii dodatkowej pomocy dla Ukrainy. Konserwatyści republikańscy są zdecydowanie przeciwni dodatkowym funduszom dla Ukrainy, argumentując, że pieniądze te są potrzebne na walkę z kryzysem migracyjnym na granicy z Meksykiem. Prezydent Meksyku krytykuje USA: Pomóżcie nie Ukrainie, a Ameryce Łacińskiej. Prezydent Meksyku skrytykował Stany Zjednoczone za udzielanie pomocy militarnej Ukrainie, sugerując, że jest ona nieracjonalna. I wezwał do przekazania tych środków na rozwój gospodarczy Ameryki Łacińskiej, informuje we wtorek agencja Reutera. Prezydent Meksyku. Około 10 tysięcy migrantów przybywało codziennie w zeszłym tygodniu na granicę amerykańsko-meksykańską, poinformował w poniedziałek prezydent Meksyku. To rekordowa liczba osób przemieszczających się na północ przez terytorium Meksyku. Meksykańskie gangi zarobiły w bieżącym roku ponad 1,5 miliarda dolarów na przemycie kogo? Popatrzmy: Chińczyków do USA, czyli coś się szykuje. Ponad 1,5 miliarda dolarów zarobiły od stycznia do września 2023 roku meksykańskie gangi na przemycie do Stanów Zjednoczonych obywateli Chin, podała w poniedziałek meksykańska telewizja. Chińczycy płacą już 4-5 razy więcej niż imigranci z państw Ameryki Łacińskiej. Cytując szacunki amerykańskich władz. Stacja odnotowała, że o ile w 2022 roku przy próbie nielegalnego przedostania się z Meksyku do USA zatrzymano ponad 8 tysięcy obywateli Chin, to już w tym roku liczba ujętych Chińczyków na granicy wynosi ponad 23 tysiące. Od 2021 roku liczba napływających do Meksyku i USA nielegalnych imigrantów z Chin zwiększyła się co najmniej trzykrotnie. Szwajcaria zbiła inflację poniżej 2%. Czwarty miesiąc rzędu inflacja CPI w Szwajcarii znalazła się poniżej poziomu 2%, mieszcząc się w oficjalnym celu Szwajcarskiego Banku Centralnego. We wrześniu inflacja CPI w Szwajcarii wyniosła 1,7%, względem 1,6% odnotowanych w sierpniu, poinformował Federalny Urząd Statystyczny. Był to rezultat nieco niższy od rynkowego konsensusu, który zakładał poziom 1,8%. Zdjęcia satelitarne i dane lotnicze sugerują, że Rosja może przygotowywać się do testów eksperymentalnego pocisku manewrującego o napędzie atomowym lub też mogła niedawno go testować-pisze w poniedziałek New York Times teoretyczny zasięg takiej rakiety może wynosić tysiące kilometrów. Rubel na równi pochyłej 1 cent znów na horyzoncie. Granica 100 rubli za 1 dolara jest symboliczna. Mimo serii podwyżek 100%, Rubel znów ją osiągnął. 14 sierpnia 2023 roku Rubel zaliczył poziom 100 rubli za dolara, a nawet go przekroczył, osiągając poziom 101,5. W odpowiedzi na słabnącego rubla, Bank Centralny Rosji zdecydował się na sporą podwyżkę 100% do 12% z 8,5. We wrześniu zdecydowano się na kolejną podwyżkę do 13%, windując tym samym stopy procentowe do najwyższego poziomu od roku. Działania te jedynie na krótką metę wsparły rosyjską walutę. Dziś Rubel znów osiągnął poziom 100 rubli za dolara, a analitycy niekoniecznie wierzą w jego umocnienie. Analitycy spodziewają się kolejnej podwyżki 100% na posiedzeniu zaplanowanym na 27 października. Bank Centralny ma na głowie nie tylko sobącego rubla, ale i walkę z uporczywą presją inflacyjną, podaje Reuters. Turecka inflacja znów dała czadu. Ceny w miesiąc wzrosły tak, jak w Europie w rok. Inflacja cenowa w Turcji ponownie przyspieszyła, plasując drugą gospodarkę Bliskiego Wschodu wśród takich państw jak Argentyna, Syria czy Wenezuela. We wrześniu 2023 roku inflacja CPI w Turcji przyspieszyła do 61,53% w skali roku, poinformował Turecki Instytut Statystyczny. To najwyższy odczyt od stycznia oraz rezultat generalnie zbieżny. Z rynkowym konsensusem, który zakładał 61,7%, a przypominam, że przecież Turcja podnosi to dosyć mocno stopy procentowe, które mają być lekarstwem na wszelkie zło. Jakoś im to nie wychodzi. Akcje Evergrande wróciły do obrotu. Kurs wystrzelił. Akcje chińskiego Evergrande Group poszybowały w górę po powrocie do obrotu na giełdzie w Hongkongu. Spółka zawiesiła notowania w zeszłym tygodniu po wyprzedaży spowodowanej doniesieniami o zatrzymaniu jej prezesa. Tarcie na linii Tunezja-Unia. Kraj odrzucił pomoc finansową Unii Europejskiej na powstrzymanie migracji. Prezydent Tunezji odrzucił wsparcie finansowe ogłoszone przez Unię Europejską we wrześniu, mówiąc, że odblokowana kwota jest sprzeczna z umową podpisaną trzy miesiące temu, informuje we wtorek agencja Reutera. Tunezja i Unia Europejska podpisały w lipcu umowę o partnerstwie strategicznym, która obejmowała zobowiązanie do udzielenia pomocy w wysokości miliarda euro. Unia. Miała przekazać 105 milionów euro na walkę z nielegalną migracją przez Morze Śródziemne, 150 milionów euro wsparcia budżetowego oraz 900 milionów euro pomocy długoterminowej. Pod koniec września Komisja Europejska odblokowała 67 milionów euro na ograniczenie migracji i 60 milionów pomocy budżetowej. Tunezja odrzuca to, co zapowiedziała Unia Europejska, nie ze względu na niewielką kwotę, ale dlatego, że propozycja jest sprzeczna z protokołem ustalonym podpisanym w lipcu. Powiedział w poniedziałek prezydent. Niższa kwota wywołała frustrację tunezyjskich władz walczących o poprawę finansów publicznych i wzbudziła obawy wśród agencji ratingowych, że rząd może nie spłacić zagranicznych długów w nadchodzących miesiącach, ocenia agencja Reutera. W zeszłym tygodniu władze Tunezji odwołały wizytę delegacji Komisji Europejskiej w celu omówienia szczegółów porozumienia migracyjnego. W związku ze wzrostem liczby migrantów na granicy ze Słowacją, Czechy od północy w środę wprowadzają tam wyrywkowe kontrole, poinformował we wtorek premier Czech. Działania są koordynowane z Polską, przekazał w sieci społecznościowej. Od północy wznawiamy tymczasową kontrolę graniczną na granicy ze Słowacją, poinformował we wtorek szef MSWIA Mariusz Kamiński. Granicę lądową będzie można przekroczyć tylko w 11 przejściach drogowych lub kolejowych. Dla obywateli państw Unii Europejskiej i ich rodzin dostępnych będzie to 17 miejsc dla pieszych. IKEA niebawem ma zwolnić 130 pracowników, czyli 17% całej załogi fabryki mebli, która znajduje się w Goleniowie. Powodem takiej decyzji jest niższy w ostatnim czasie poziom zamówień. Polska zostanie sama na placu boju? Komisja Europejska zamierza odblokować kwotę 13 miliardów euro z funduszy Unii Europejskiej przeznaczoną dla Węgier, która. Pozostaje zamrożona ze względu na obawy dotyczące przestrzegania przez Budapesz zasad praworządności. Mogłoby to zapewnić wsparcie Węgier dla zwiększenia budżetu Unii Europejskiej, a to z kolei umożliwiłoby przekazanie przez wspólnotę większej pomocy Ukrainie, powiadomił we wtorek dziennik Financial Times. Więcej zwolnień lekarskich firmy zatrudniają menedżerów od L4. Menedżer, który analizuje częstotliwość korzystania ze zwolnień, ma pomóc przy nadużyciach, pisze wtorkowa Rzeczpospolita. Jak zauważa gazeta, nie jest tajemnicą, że Polacy chętnie chodzą na L4. Rzeczpospolita dotarła do danych ZUS o liczbie zaświadczeń lekarskich z tytułu choroby własnej, opieki nad dzieckiem czy innym członkiem rodziny, wystawionych od stycznia do maja tego roku. W tym czasie było ich łącznie 12 milionów i opiewały na ponad 124 miliony dni. To więcej, w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku wzrost widać zarówno w liczbie dni absencji chorobowej o 3,8%, jak i liczby zaświadczeń lekarskich wzrost o 7,9%. Więcej kredytów dla mikroprzedsiębiorców. Nowe dane BIG. Banki udzieliły w sierpniu tego roku więcej kredytów mikroprzedsiębiorcom. Jest to wzrost o 15,7% i na wyższą wartość wzrost o 15,7% w porównaniu do sierpnia 2022 roku, wynika z danych Biura Informacji Kredytowej. W ujęciu produktowym banki udzieliły w sierpniu więcej kredytów obrotowych. Jest to wzrost aż o 34,9% i kredytów inwestycyjnych wzrost o 18,9%. Mniej udzielono kredytów w rachunku bieżącym. Jest to spadek o ponad 10%. W ujęciu wartościowym dodatnią dynamikę odnotowały kredyty obrotowe wzrost o ponad 23% oraz kredyty inwestycyjne wzrost o ponad 17%. Spadki natomiast wystąpiły w kredytach w rachunku bieżącym jest to spadek o minus 1,7%. Banki na plusie. Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń sierpień 2023 roku. Trzymaj się mocno, wyniósł 18,5 miliarda złotych, co oznacza wzrost rok do roku. O 124,6% poinformował Narodowy Bank Polski. W samym sierpniu sektor zanotował ponad 4 miliardy złotych zysku netto. Całkowite przychody operacyjne netto w okresie styczeń-sierpień tego roku wyniosły niecałe 75 miliardów złotych, co oznacza wzrost o 21,5% rok do roku. Nie ma jak banki. Popatrzmy dalej. Paczki z automatów wypierają kurierów. Już ponad 80% Polaków robiących zakupy przez internet wybiera automat paczkowy jako miejsce odbioru paczki, informuje Rzeczpospolita. Na szarym końcu rankingu popularności znalazły się placówki poczty polskie. Odbierana jest tam raptem co 17 paczka zamawiana w Polsce. Otoczenie nie sprzyjazło temu. Rosnące rentowności amerykańskich obligacji skarbowych wzmacniają dolara i osłabiają złotego. Polskie walucie dodatkowo ciąży wiza gwałtownych obniżek 100% w NWP, a tą decyzję przypominam poznamy już jutro i za chwilę na podsumowaniu zobaczymy, jak radzi sobie złoty do poszczególnych walut. Do 2028 roku liczba gotowych lokali może wzrosnąć, o ile? W pierwszej połowie tego roku liczba lokali na wynajem w sektorze Najmu instytucjonalnego wzrosła o ponad 3,9 tysiąca do blisko 14,7 tysiąca, poinformowała w raporcie PwC Polska. W budowie jest ponad 13 tysięcy lokali, a do 2028 roku liczba gotowych lokali może wzrosnąć do blisko 85 tysięcy. Jak wiemy, okres wyborczy rządzi się swoimi prawami. I popatrzmy. Pracownicy spółek zależnych w PGE otrzymają podwyżki i jednorazowe premie. Szczegółów. Jak widzimy, na razie nie podano. Ale mamy kolejną niespodziankę. W Orlenie już Boże Narodzenie. Do Świąt Bożego Narodzenia pozostały jeszcze prawie 3 miesiące, ale zatrudnieni w Orlenie dostali świąteczne premie już teraz. Pod koniec września, tuż przed wyborami parlamentarnymi. Na pracownika przypadała niemała kwota. 6 tysięcy złotych brutto, informuje Gazeta Wyborcza. Obroty akcjami na GPW spadają. We wrześniu tego roku łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW wyniosła niecałe 23 miliardy złotych, czyli o 40% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 330% do roku do poziomu ponad 22 miliardy złotych. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła miliard 100 milionów złotych. Jest to wzrost o 8,2% niż rok wcześniej. Na rynku New Connect we wrześniu odnotowano wzrost łącznie wartości obrotu akcjami o 38,8% rok do roku do poziomu ponad 163 miliony złotych. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku New Connect wzrosła o 35,3% rok do roku i wyniosła ponad 157 milionów. Na rynku Global Connect wartość obrotu akcjami we wrześniu wyniosła skromne 177 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o Global Connect, no to będziemy mieć niedługo dwie nowe spółki. 5 października tego roku na rynku akcji zagranicznych GPW Global Connect zadebiutują akcje holenderskiego koncernu inwestycyjnego Rosus, właściciela m.in. OLX oraz Payu oraz dostawcy na światowym rynku półprzewodników i to jest interesujące, ASML Holding. Tak więc warto mieć te spółki na uwadze, tylko niestety te obroty na Global Connect po prostu są bardzo, bardzo skromne. Były kryptowalutowy miliarder przed sądem grozi mu więzienie do końca życia. Czy aby na pewno? Pamiętajmy, kto finansuje wielką politykę w Stanach Zjednoczonych, a akurat SBF finansował obie. Tak więc to będzie dosyć ciekawy wyrok. 3 października w Nowym Jorku rozpoczął się proces SBF-a, założyciela upadłej giełdy kryptowalut FTX. Człowiek, którego majątek wyparował w jedną noc, może spędzić w więzieniu resztę życia. A ile dokładnie? Ustawowo może to być maksymalnie aż 110 lat więzienia. Ale nie zapominajmy, że to właśnie wielki pieniądz kreuje wielką politykę. SBF był także ważnym donatorem fundacji charytatywnych, instytucji kultury oraz głównych amerykańskich partii politycznych, oficjalnie demokratów. Natomiast pod stołem równie hojnie wspierał także Republikanów. Tym bardziej będzie warto obserwować, jaki wyrok zapadnie. Bezpieczny kredyt nie jest zagrożony w roku 2024, a jeśli zajdzie potrzeba, to fundusz, z którego realizowane są dopłaty, zostanie zwiększony, podkreślił we wtorek w mediach społecznościowych minister rozwoju technologii Waldemar Buda. Ceny żywności w Wielkiej Brytanii spadają. To pierwszy raz od ponad dwóch lat. We wrześniu były one o procent niższe niż w sierpniu, poinformowało we wtorek brytyjskie konsorcjum handlu detalicznego BRC. Jak wyjaśniło BRC, głównym powodem spadku cen żywności jest rosnąca konkurencja między supermarketami. Berce podało też, że wzrost cen żywności mierzony rok do roku spowolnił we wrześniu do 9,9% wobec 11,5% w sierpniu i był to pierwszy przypadek od sierpnia ubiegłego roku, by ten wzrost cen był na poziomie jednocyfrowym. Z kolei wzrost cen wszystkich produktów w supermarketach, nie tylko żywności, spowolnił we wrześniu do 6,2% w skali roku. To również było najniższym poziomem od ponad roku. Jak mieszkasz w Wielkiej Brytanii? No oczywiście daj znać, czy daje się to odczuć. Sasin, nie jestem wróżką. Komentarz do cen paliw na Orlenie. Intencją rządu jest, by ceny paliw były na maksymalnie niskim poziomie, powiedział we wtorek minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Ocenił, że Orlen nie działa na swoją niekorzyść, a bardzo dobrze kalkuluje. Godziwy zysk dla firmy, a ceny paliw przystępne dla obywateli. Najświeższy raport, który pewnie już niedługo poznamy Orlenu, ale już po wyborach, przypominam, na pewno obnaży co tam ciekawego się dzieje. No i dodatkowo, oczywiście, pamiętaj o zatankowaniu auta do pełna przed wyborami, bo nie wiadomo jak to się może skończyć. Pamiętamy, jak gwałtownie spadały ceny paliw, ceny ropy w ubiegłym roku, a jak wysoko Orlen je bardzo długo trzymał. No to było dosyć ciekawe. Teraz mamy zupełnie odwrotną sytuację. Dokąd to doprowadzi? Zobaczymy. Myślę, że już niedługo poznamy odpowiedź. No chyba, no chyba, no właśnie to jest pytanie, że Orlen ma bardzo tanie źródełko. Może nie bezpośrednio od źródła, ale od innych spółek, które mogą mu tanio sprzedawać paliwo? I to może być w interesie jak najbardziej gospodarki oraz orlenu, żeby w ten sposób również oferować tanie paliwa. Jak myślisz, skąd może czerpać Orlen tanie paliwo? Daj znać. W komentarzu. I wcale nie oznaczałoby to coś negatywnego. W końcu chyba wszyscy chcemy mieć tanie paliwo na dystrybutorach, a poza tym wiemy, że kto trzyma w garść ceny paliw, to również kreuje nam poziom inflacji. Jak pamiętamy, październik miesiącem krachów. No to zobaczmy, jakie nastroje obecnie panują na początku miesiąca. Na globalnych rynkach. Widzimy, że mamy ekstremalny strach, poziom już bardzo dawno temu widziany, tak więc w tym momencie jest to wynik 17 na liczniku. No to zerknijmy na świat. A w świecie wyprzedaż trwa w najlepsze. Jak widzimy, od Australii przez kraje azjatyckie, Europę, Kanadę, Brazylię, Meksyk, tylko południowa Afryka podzielona, nawet Izrael wyprzedaje czyli, jednym słowem, jedna wielka wręcz. Czerwona plama, no to zerknijmy na SP500, czyli Stany Zjednoczone, a tutaj większość sektorów również sprzedawane. Mamy topowe spółki, takie jak na przykład jak Amazon, który traci 2,5%, Tesla traci 1.8, Apple 1.2, Microsoft 1.8. Oczywiście do końca dnia jeszcze wszystko może ulec zmianie, no ale nie wygląda to zbyt optymistycznie. No to popatrzmy na topowe indeksy. A tutaj widzimy, że ropa po intensywnych trzech dniach korekty w końcu zaczyna hamować na poziomie 90 dolarów za baryłkę. Zerknijmy na niemieckiego DAXa, a tutaj mamy kontynuację wyprzedaży i wygląda to słabo. 15 tysięcy punktów już jest niedługo w zasięgu. Jeżeli chodzi o Nasdaq, mamy potężne odpadnięcie. 14 600 punktów w tym momencie wiadomo, te topowe poziomy wsparcia jak puszczą. No to będzie dramat. Jeżeli chodzi o SP500, już mamy rozpędzające się spadki 4230 w tym momencie i wygląda to tragicznie. Popatrzmy na metale. Wczoraj bardzo mocne spadki na srebrze, dzisiaj była kontynuacja, ale widzimy cień, czyli próba wyhamowania. Jak na razie jest to 21 dolarów 15 centów za uncję. Popatrzmy na złoto, a złoto też próbuje nam hamować, chociaż znajduje się na bardzo niskich poziomach, tak więc mieliśmy intensywną wyprzedaż. Już od jakiegoś czasu na kursie złota. W tym momencie 1825 dolarów za uncję. Popatrzmy, jak radzi sobie złoty przed decyzją RPP. A tutaj kurs franka w zatrzymaniu czeka na decyzję 4,79, kurs funta do góry 5,33, euro na plusie 4,62 i jeżeli chodzi o dolara, też na plusie 4,41, no i wygląda to słabo. Jeżeli chodzi o euro-dolara, tutaj mamy odpadnięcie i zatrzymanie 1,04. No to popatrzmy na kolejny ważny rynek. Wczoraj była euforia. Czy dzisiaj gaszą? Tak więc zerknijmy na rynek krypto. Tutaj poziom neutralny się utrzymuje i poziom 50, a po wczorajszej euforii raczej śladu nie ma. Bitcoin cofaj to dosyć konkretnie spada 3,3% w ciągu ostatniej doby i już za sztukę trzeba zapłacić 27 357 dolarów. Jednym słowem, kto skalpuje, gratuluję, kto nie. No to widzimy jak to wygląda obecnie na rynku. 1649 dolarów za sztukę Ethereum, prawie 4% w dół w ciągu ostatniej doby. Na topowej setce największe wzrosty to Gala 6% FTX Token 48 czy Roll Bitcoin 2,5. Jak widzimy bardzo skromne te wzrosty. Z drugiej strony oczywiście spadków nie brakuje. Bitcoin Cash traci 7,4 i Cash 7,2. Sui 6,8, 6,5 Optimist tak więc jedno słowem przepotężne spadki. Kto szortuje, gratuluję. Przypominam, że dostęp do podstawowych krypto umieszczam bezpośrednio w opisie pod tym nagraniem i tam zapraszam. No to teraz zerknijmy, co się ciekawego dzieje na GPW, bo skoro taka intensywna wyprzedaż na rynkach zagranicznych, czy przełożyło się to na GPW? Popatrzmy. I tutaj rozpoczynamy od gamingu. Przypominam, że na przeglądzie sektorowym omawiam w tym tygodniu w szczególności topowe indeksy, tak więc warto tam być, jak interesujesz się rynkiem, bo będą ważne spółki. Jeżeli chodzi o Games Box, tutaj mamy na gamingu największe wzrost 11% LM Games 8779 noobs. a jeżeli chodzi o największe spadki, to mamy 118 na minusie, VR Factory 8%, 8% PCF grupę, a jednym obrotu jest nikt inny jak Król, czyli CD Projekt, który dzisiaj zalicza bardzo ciekawe odbicie. 6,87 na plusie, 91 panic na obrocie jak nie wiesz pod co ten wzrost no to nie wiesz co nadchodzi jak coś na grupie info ogólnodostępnej otwarte dla wszystkich, to na pewno pamiętasz tą informację, na chyba wczoraj się ukazała tak więc no już niedługo ją ujrzymy. Jeżeli chodzi o CA Games 5200 na obrocie 4300 11 bit, 3 banki, bańka 800 huge, jest Games 1,5 miliona sam indeks 1,7 na plusie 18438 punktów popatrzmy co się dzieje na bankach a na bankach, które jak widzimy to zarabiają Millennium 2,8 na plusie Santander Banko 2,18 i na plusie tylko ING, Getty spkbp. Największe za to spadki to Unicredit 5,3 na BNP 4% i 1,7m bank liderem obrotu PKWP 71 banek. sam indeks traci kosmetyczne 17 7451 punktów na zamknięciu na OZE dzisiaj PGF grupa 6% na plusie OZE Kapital 3% za to największa wyprzeraż dzisiaj MD energia 7 na minusie San dragon 6,858 wat liderem obrotu Rean Tutaj mamy 3,400 na obrocie i 4,800 na minusie. Po ostatnich spuchnięciach to jest nic. Jeżeli chodzi o WIG20 w szczegółach, popatrzmy. Dzisiaj CD Projekt królem wzrostów i to bardzo pokaźnych wzrostów na tle słabego rynku. Potem na plusie delikatnym powyżej zera Asekopol Orange, PZU, pkwp oraz Orlen. Największe spadki za to notuje Pepko. Popatrzmy. Lawina spadków trwa w najlepsze. Tam to jest wręcz pogrom. 7,6 na minusie. PGE 5,6. Allegro 34197 1,97 cyfrowy polsa. Liderem obrotu Orlen 103 banki, CD Projekt 91, sam indeks cofał prawie pół procent, 1864 punkty na zamknięciu. Popatrzmy na Envik 40, co tutaj się wyprawia i widzimy, że Millenium 28 na plusie, Komach 24, największe spadki to tekst 529 na minusie, Tauron 49 czy 3,5 Amres, liderem obrotu, Tauron 13 banek, 10 euro cash oraz XTB, sam indeks cofa 1, 20, 4,823 punkty na zamknięciu. Popatrzmy na SWIG 80, czyli maluchy. A u malucha co słuchać? Popatrzmy. Tutaj Data odbija 7,6. Voxel 3,15, 2,6. Największe spadki to PCF grupa 8%, Withen 6,2% czy Captor 6%. Liderem obrotu Polymex 6, Banek sam indeks cofa o prawie 80, 20, 336 punktów na zamknięciu. Popatrzmy na New Connect. A tutaj liderem Hemp 28%, Fintech 23%, Eskimos 19%. Jeżeli chodzi o największe spadki, no to zerknijmy, co ciekawego się dzieje. Z drugiej strony, i tu widzimy, że mocno leci APS 23%, fabryka traci 16% czy Sakana 12%. No to popatrzmy sobie na obroty, które spółki wygenerowały dzisiaj największe obroty na małym parkiecie i czy przybiły banieczkę. Nie mamy takiej spółki HEMP 833 tysiące. Jeżeli chodzi o indeks szerokiego rynku, czyli WIG, tutaj CFI zblokowany. Co to ta blokada oznaczek? Wiesz, to daj znać w komentarzu. APS Energy 15, Euro 7,8, 7,6 DataWalk to są liderzy wzrostu. Spadków liderzy, popatrzmy, tutaj będzie traci aż 16,6, potem Sanwil 9,9, 9,2 Vistal czy Sphinx 8,8. Liderem obrotu spółek spoza WIG 20, zobaczymy czy mamy kogoś wysoko, chyba nie. No to zerknijmy na indeksy. A na indeksach, cóż tam się dzieje? Widzimy, że WIG kontynuuje. Wygląda to słabo, bo wybił się już z tego wsparcia z dniówek wynikającego, tak więc no, droga otwarta. Jak będzie słabość, a przed nami NFP przy, przypominam, no to 62 go czeka, czyli potężne jeszcze zejście. Jeżeli chodzi o wig 20, też wygląda to słabo. Jak na razie oczywiście 1850 jest obronione, no pytanie na jak długo? Bo jak to będą rozpędzać, no to wiadomo, że niestety nic dobrego to nie oznacza. Ale tutaj potrzebujemy przede wszystkim silnych stanów. SWIK 80, tutaj widzimy odpadnięcie również i kontynuację, jak więc 20 tysięcy w teście czeka. Jeżeli chodzi o MWIK 40, mamy piękne również odpadnięcie. No i zbliżamy się powoli do górnych ograniczeń. Pamiętamy tego starego range'a, który budowany był przez długi okres czasu, tak więc zobaczymy, czy go wkroczą w niego w bardzo silne. Sposób, czy po prostu uszanują górne ograniczenia jako kluczowy poziom wsparcia. To już przed nami, już pewnie niedługo, tak więc na pewno warto być czujnym. Ja zapraszam do przygody sektorowego, zapraszam również na mój drugi kanał. W tym tygodniu również wlecę jakieś pewnie ciekawe nagrania, bo dużo się na rynku dzieje, a październik to jest bardzo ciekawy miesiąc bardzo zmienny miesiąc bardzo nerwowy miesiąc. No i oczywiście to nie jest miesiąc dla wszystkich, ale to jest miesiąc, który trzeba w sposób szczególny przypilnować, aby potem można było się cieszyć. Pozdrawiam. Tamcziki za wyniki. Na razie hej.